Tak się cieszę, że się widzimy, szczególnie, że dzisiaj wygrał taniec, ale jestem przekonany, że któraś para bliższa sercu była. Wiesz co, nie. Rzeczywiście jest coś takiego, my to nazywamy taką sprawą, że kiedy pracujemy z jakąś parą, staje nam się bliższa, a ja rzeczywiście miałam przyjemność pracować pod koniec edycji z Kairą. Jest coś tak u trenerów, że wiesz, kiedy jesteś na zajęciach, kiedy angażujesz się w to, co oni robią, to raptownie ci ludzie stają ci się bliżsi, ale to jest nie tylko w tańcu, w ogóle w życiu jest tak samo. Natomiast jeśli chodzi o taką naprawdę rzeczywistą, wygraną, szczerą, czy Piotr, czy Kaira, uważam, jedno i drugie zasługiwało, każde z nich inne, ale jedno i drugie zasługiwało. To był naprawdę finał moich marzeń, bo jednak wiesz co, po wcześniejszych finałach miałam czasami coś takiego, że wewnątrz musiałam się pogodzić z werdyktem ludzi przed telewizorami, którzy wysyłają SMS-y, ale moje ja troszkę się kłóciło. Musiałam się na to zgodzić, ale mówię, dlaczego? Zawsze było takie pytanie we mnie, dlaczego? A dzisiaj nie ma tego pytania i czuję się naprawdę taka, wiesz, usatysfakcjonowana. Dziękuję Polakom, że doprowadzili właśnie do tego, że dwie najlepsze pary jednak były w finale i że taniec się obronił.